Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie kamienować? Tyle Ewangelia, fragment ze świętego Jana. Uwierzyć Jezusowi, jak widzimy, nie jest łatwo. Tu spotykamy ludzi, którzy pielęgnując w sobie nienawiść, posuwają się do zbrodniczych zachowań. Chcą ukamienować Jezusa, a wszystko oczywiście w majestacie prawa. Nie potrafią przyjąć, nie potrafią dobrze rozeznać tego, co widzą, czego doświadczają w zetknięciu z Jezusem. Nie rozumiemy, przeszkadza nam, to naginamy prawo, żeby się stało tak, jak nam pasuje. Bolesna prawda o przewrotnym ludzkim sercu. Tacy jesteśmy, że wciąż szukamy tego, co nam jest dogodne, co nam odpowiada, a nie tego, co jest obiektywną prawdą. Przeciwnicy Pana widzą Jego dobre czyny, a tłumaczą to wszystko na opak. Ujawnia się tutaj absurdalna postawa człowieka, który gotów jest nawet zabić Boga w imię miłości do Boga, do Jego prawa. Te ostatnie dni Wielkiego Postu pokazują nam, jak zacieśnia się pierścień nienawiści wokół Jezusa. Ale pokazują nam też te dni, do czego jesteśmy zdolni my ludzie, gdy poddajemy się negatywnym emocjom, gdy słabniemy w wierze, przestajemy racjonalnie też myśleć. Matko pełna boleści, gdy patrzysz na odrzucenie Twojego Syna, a sama jesteś przy Nim do końca, pomagaj nam trwać przy Jezusie do końca. Umocnij nas na drodze wiary. Pokazuj prawdę Jezusa, prawdę o Jezusie miłości ukrzyżowanej, co siebie wyniszcza, bylebym ja mógł żyć. Różaniec w tajemnicach bolesnych niech będzie dla nas wołaniem o trwanie przy Bogu do końca, szczególnie wtedy, kiedy jest trudno. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.